Witam Was, kochani. Dzisiaj otrzymałam paczkę. To jest ta ostatnia, na którą tak wyczekuję. Pierwsza kupiona miesiąc temu. No pierwszy raz, jak jestem na Allegro, czyli jak umowę podpisałam prawie 12 lat temu. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się coś takiego, żeby paczka tak długo do mnie szła. Najpierw coś Allegro nie pasowało, najpierw potem coś tam z przelewami było, coś nie mogli przeksięgować, potem jak znaleźli, to stwierdzili, że coś jest nie tak. Jak wysłałam przelewy, skan przelewu, stwierdzili, że wszystko dobrze, ale to przeksięgowanie będzie trwało 7 dni, trwało 14. Potem zanim oni nie chcieli przesłać dostawcy tych pieniędzy, tylko na mój adres, więc to znowu trwało. Matko Święta, mówię Wam, urwanie głowy. No pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. Ale jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz. I żeby już nie przedłużać, bo powiem Wam już, że już nawet nie wiem, czy się z niej cieszyć, bo tak pod wpływem chwili zamawiałam te rzeczy i bardzo wtedy się cieszyłam na nie, że je dostanę. Teraz już tak mniej trochę, no ale okej, szybko zaczynamy, aby szybko skończyć. Szczotka do pleców miała być pomarańczowa, do łazienki, seledynowa, no trudno. No nie wiem, co powiedzieć. Ozdobniki do paznokci dla mojej Julki. Wszystkie ceny zaraz Wam przy każdym produkcie podam, żeby nie było, że tam coś jest sponsorowany filmik. Małe płatki, 80-tki. Słuchajcie, aż korci mnie, żeby otworzyć, bo mi się wydaje, że one są, a właśnie, zobaczcie, pikowane, ale super. Czy miękkie? Nie wiem, dość twardawe, ale super, bo uwielbiam, jak biorę i każdy oddzielnie się bierze. No rewelacja, że się nie rozdwajają. Zobaczymy, jak się sprawdzą na twarzy i jak będą zmywały makijaż. Zamówiłam też dzięki Makija. Zamówiłam dzięki Tobie, kochana, płatki. Nie wiem, czy akurat o takie Ci chodziło, że takich właśnie używasz, dużych, prostokątnych czy kwadratowych, nie wiem. Pierwszy raz je mam. W każdym bądź razie zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. Zamówiłam też dla Julki szminkę. Szminka jest z brokatem. No dobra, trudno, nie zobaczycie. O, tu dalej widać, z brokatem. Ma podobno świecić w ciemności, także jak zgaśnie światło i zapali się na dyskotece ultrafiolet, to będą usta się świeciły. No zobaczymy, na jaki kolor. Wypróbuję, to Wam powiem. W solarium oczywiście, bo na dyskoteki to już nie. Dalej, polerka do paznokci. Polerka do paznokci, ładnie zamykana, hermetycznie, przepraszam, że Was pchnęłam, hermetycznie, w sensie takim, że higieniczne, chciałam powiedzieć. Tu są dwa, tu są cztery i tu są sześć, siedem. Siedem polerek w jednym, no zobaczymy, jak się sprawdzi. Żałuję, że teraz nie kupiłam dwóch, bo miałam jeszcze, mam je zamówić, ale zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie, to i mam je jeszcze zamówię. Zamówiłam też kredkę. Kredka jest taka błękitna. Powiem Wam, że zagadką dla mnie jest, że raz łapię, raz nie. O. Teraz. Eyeliner mini, taka błękitna. Ja, wiecie, że ja lubię niebieskie, lubię chabrowe kolory. Zobaczymy, czy u mnie się sprawdzi taka jasna kredka. Moja bardzo dobra znajoma sobie maluje, nie robi żadnych cieni, nie korzysta z żadnych cieni do powiek. Maluje tylko i wyłącznie wiele już lat samą kreską na górną powiekę. Błękitną. Jak się u mnie nie sprawdzi, to po prostu jej to dam, na pewno będzie zadowolona. Zamówiłam też grzebień. Grzebień jest drewniany. Pierwszy raz w życiu będę miała drewniany. Nie metalowy, nie plastikowy, tylko drewniany. Zamówiłam wysuszacz do paznokci. Ten mój już tam dobiega końca, który dostałam od Witki. Pokazywałam Wam. No rewelacja, tamten jest naprawdę, pobija wszystkich na głowę. Zobaczymy, czy ten się u mnie sprawdzi. Jeżeli ten się nie sprawdzi, po prostu kupię tamten. Tamten i tak miałam w zamyśle kupienie, więc po prostu tylko troszeczkę przeczekam sprawę. Zamówiłam dwie rzeczy. Jedna to jest maseczka z rzęszenia. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Trochę, no niby narysowany korzeń. Ja nie lubię tych takich, wiecie, chińskich, koreańskich, mongolskich, japońskich znaków, bo ja się po prostu na tym nie znam. Nie wiem, co jest w środku. No, ale zobaczymy. To mają być, nie, przepraszam, to nie ma być maseczka, tylko to mają być płatki pod oczy. Ja tu właśnie wyczułam,
takie nasączone. Wiecie, na rano, na zmęczone oczy, jak gdzieś naprawdę się spieszymy, przykładamy tam 10 minut i mamy troszeczkę wygładzone chociaż pod oczami. Zobaczymy. Zamówiłam też taką małą maść. Mówiłam Wam, że kilka razy już Wam mówiłam o tym, że planuję właśnie sprawdzić, czy na Allegro można kupić taką maść z lat 80. To jest maść do wszystkiego, tylko że wtedy ona miała jeszcze tu narysowanego kotka albo tygryska, chyba kotek to był. Ciężko ją było otworzyć, tą też będzie ciężko, ale to taka maść, wiecie, do wszystkiego i do niczego. Po prostu chciałam zobaczyć, czy nadal pachnie i sprawuje się tak samo. Zakupiłam sobie golarkę do ubrań. Golarka nie była droga. Zobaczymy, jak zrobi porządek z moim swetrem i z moimi spodniami, które na bokach po prostu od torby. Ja noszę nie kopertówkę, tylko listonoszkę po prostu na boku, bo tak mi jest wygodniej i bezpiecznie dla mojego kręgosłupa. I po prostu z boku spodni przy kieszeniach takie mi się zmechaciły po prostu. Tak samo przy swetrze. Zobaczymy, jak się sprawuje, dam Wam znać. Kupiłam też sobie temperówkę do warzyw. Temperówka do warzyw prezentuje się tak. Zrobimy test na żywo, jak chcecie. Nie w tej chwili, bo nie mam warzyw w domu, bo właśnie zrobiłam pomidorówkę i wszystkie warzywa, włoszczyzna poszła. Zrobię teścik w jakimś filmiku, zobaczymy, będzie kupa śmiechu. Tutaj zamówiłam też bardzo dużo pochlebnych recenzji, akurat nie z tej firmy. Żeli antybakteryjnych. Dziewczyny tych żeli używają, noszą je w torebkach bez użycia wody. Tylko że ja chciałam, były 4 zapachy i po prostu 4. nie dostałam. Miał być owoce leśne, a dostałam 2 cytrynowe. No ale to tak jest, jak się długo czeka na paczkę, to potem już tak wiecie. No, tak miało być widocznie. Dalej, kupiłam też WC żel jeden, no wtedy jak zamawiałam, to nie zamówiłam tamtych, aż ta paczka szła tak długo, więc zamówiłam tamte poprzednie, jeszcze Wam pokazywałam. Niestety ten miał być leśny, zielony, no dali żółty, mam 3 teraz żółte. Przetestujemy, zobaczymy. Oxy, zobaczcie jaki maleńki Oxy. To jest moja dłoń. 3/4 dłoni, pół dłoni. Z tej firmy miałam mydło, nie sprawdziło się u mnie antybakteryjne, ale miałam chyba płyn do naczyń, to się sprawdził. Zobaczymy, jak się sprawdzi Oxy. Maleńkie, ciężkie, jak nie wiem, zobaczymy. I mydło, o właśnie mydło, a propos mydła. Mydło się właśnie u mnie sprawdziło i kupiłam sobie jeszcze jedno. Nie pamiętam, czy to było właśnie akurat takie. Powiedzcie mi, ci, co niedawno oglądali ten mój filmik z niemieckiej chemii, czy to był właśnie... tej firmy to na pewno, tylko czy takie właśnie, czy było troszeczkę inne mydło. Na pewno się sprawdzi, bo ja uwielbiam zapach mleka i miodu, rewelacyjny. I do jedzenia, i w kosmetykach tak samo. I teraz słuchajcie, za to, że przez prawie miesiąc szła do mnie paczka, dostałam w gratisie 2 kredki. One są takie same, to jest konturówka do oczu i ust, one są czarne. Chcę Wam to pokazać. One są obydwie czarne, no bo są takie same. Jak będziecie miały ochotę, one są zatemperowane. No tu się akurat wkradł kawałeczek. Zatemperowane, nieużywane. Ja ich nie będę używać, bo ja nie lubię czarnych na oczach, ani na... No nie umiem, nie umiem, nie lubię. Jak chcecie, to po prostu Wam wyślę. Jeżeli macie ochotę, po prostu napiszcie mi w komentarzach, czy w mailu prywatnym, jak się wstydzicie, w komentarzach. Wyślę Wam, któraś z Was chce kredkę czarną, konturówkę do oczu i ust, no do ust to nie wiem, ale któraś Was lubi, bardzo proszę. I dodatkowo jeszcze dostałam jedną paczkę tych właśnie płatków kosmetycznych. Też jestem zadowolona, mimo że szła miesiąc, mówię, trochę mniej się teraz cieszę, bo wtedy bardziej bym się cieszyła, gdy normalnie paczka przychodzi 5 dni po zamówieniu, no a miesiąc prawie, no wiecie. Także co, ja się z Wami żegnam na ten rok, nie, inaczej, na to półrocze. Chemii mi starczy, wszystkie zakupy już mi starczą. Teraz tylko w wakacje trzeba będzie zrobić małe zakupy odzieżowe dla Julki do gimnazjum. I co? I na jesieni znowu zrobimy przebieżkę w domu i sprawdzimy, czego nam potrzeba i co znowu kupimy. Także ja się z Wami cieplutko żegnam. Za wszystko Wam serdecznie dziękuję, za uwagę dzisiaj szczególnie, że dotrwaliście do końca i zapraszam na jutro na filmik. Pa, pa!